Ano, witam Was. Zachciało mi się keksa. Zaraz Wam pokażę, jak on wygląda w środku. Obcięłam ten paseczek, żeby łatwo było wyjąć keksa ze środeczka. No i słuchajcie, sami zobaczcie, ile bakali orzecha włoskiego. No, wygląda naprawdę smakowicie. To jest zrobiona taka wersja wielkanocna. No i co powiecie? Ukroiłam sobie takie dwa kawałeczki i do szklaneczki mleczka zjem sobie taki deserek. Mleczko w szklaneczce już jest. O! Do popicia i nic, tylko życzyć smacznego.